Filip Lewandowski, Mema Roxy. Filipek, ze mną gratulacje. Uważam, że bardzo dobrze się pokazałeś, mimo że tej walki no nie wygrałeś. Dziękuję. Jakby ja sam nie wiedziałem, co myśleć o tej walce, po walce. Jakby była dla mnie ona memiczna, tak bardzo mocno. Te momenty, jak Ferrari dostawał liście tam, kurwa, od trenera Mirka Otnińskiego. Momenty, jak mój narożnik się dara, ja robiłem coś zupełnie innego. Beka w chuj. Co pomyślałeś, jak zobaczyłeś te liście właśnie Mirka Otnińskiego? Mi się naprawdę śmiać chciało, jak zobaczyłem... Groźne miny, przepraszam, tak, wiesz, wejdę w słowo. Powiem tak, mi się śmiać chciało w dwóch momentach. Pierwszy to był taki, w tej pierwszej rundzie, jak mnie Ferrari miał w dosiadzie i takie bił, kurwa, podwójne, nie? Ja mówię, ale to musi śmiesznie wyglądać w telewizji, kurwa, a potem sobie pomyślałem, że kurwa, zaraz przerwą tą walkę, muszę coś robić. I w drugiej rundzie, jak go widziałem, jak tak, kurwa, zdychał, i ja zamiast boksować, to mu chciałem łeb upierdolić, kurwa, tymi weselniakami, kurwa, w niego. Tam naprawdę dwa razy go trafiłem, kurwa. Z walce z Ferrarim zawalczyłem jak Ferrari, no. Co mam powiedzieć? Jak było blisko, żebyś go skończył? Bo była taka szansa, moim zdaniem. Wiesz co, w tej drugiej rundzie jakbym mocno przycisnął, tylko że ja popełniam bardzo duży błąd, że nie biję seriami, kurwa, nie biję raz, dwa, trzy, cztery, tylko raz, dwa i wiesz, i tak za nim, kurwa, łażę i wiesz, i widziałem, że on spierdala po tym oktagonie, jakby, ale co, nie wiem, no nie chcę mówić, że było blisko, żebym go skończył, on chyba by sam padł w pewnym momencie, kurwa, i się przewrócił na plecy, ale powiem ci szczerze, że ten Ferrari, skurwysyn, jest pod jednym kątem ciekawy, że naprawdę on nie miał siły w tej stójce, on nic nie umiał w tej stójce, może inaczej, ta ręka i tak dalej, próbował zmieniać na mańkuta, coś tam, lewym prostym kół, ale no nic to nie było, kurwa, ale jak mu wchodziłem w nogi, to jebany wybranią, naprawdę, i to muszę, naprawdę miał zajebisto. I to nie było tak, że ja naprawdę ćwiczyłem te wejścia w nogi, naprawdę, w ogóle nasz pierwszy plan na Ferrariego był taki, że ludziom trenerzy powiedzieli, że nie masz szans z nim w stójce, ma za mocne uderzenie, bij się z nim jakby tak, że go obalej, no ale już w trakcie mówili mi, kurwa, ty go nie obalej, tylko się bij z stójca, a ja obalałem. Wkurwiało cię, że on tak cię lekceważył, że mówił, że cię rozjedzie w tej pierwszej rundzie, wiesz, że nie trenuje. Ja, dzisiaj do mnie mówił, że mnie zabije jeszcze tam, to stoł nade mną mówi, zabije cię, kurwa, no. No śmieszne, stary, mam to w chuju, no przecież ja mam 26 lat, walczę w Fame MMA i kurwa, wiesz, jestem na jednej gali z tiktokerami, wiesz, no trzeba mieć luz. Szeliga mówi, że ma amerykański luz, ale walcząc z takim Ferrarim, ja mam amerykański luz, bo się w ogóle nim nie przejmuje to, co mówił, ale walkę dał zajebistą. Po walce sobie przybiliście piony, czyli konfliktu nie ma. Jest i bestia w naszym obiektywie tutaj, ale bardzo dobrze, zapraszamy. Każdy gratuluje, co? Nie wiem czego, bo przejebałem, ale wiesz, może tego, że wytrwałem, no spoko, wiesz. Ja uważam generalnie, że, wiesz czego jestem zadowolony? Że ja uważam, że na Fame MMA powinny być takie walki jak ja z Ferrarim, że to się kurwa ciekawie ogląda i właśnie daliśmy taką walkę, no i spoko. On odżył jakoś po tym pojedynku, bo tam wiesz, ledwo zipiał. On wyglądał trochę jak tańcula po walce z Murańskim, tak miałem kurwa wrażenie i naprawdę chciałem powiedzieć, że jeszcze to jest wasz mistrz i tak dalej, ale no nie, no już nie chciałem, wiesz, jaj sobie kurwa robić, że wiesz, nie chciałem mu zabierać zwycięstwa, bo Ferrari miał prawo, no był lepszy, jakby, no wygrał na punkty, wiedziałem, że to będzie jednogłośne dla niego, ale chuj mi w dupę, nigdy się nie dam wykończyć przed czasem, kurwa, chyba że jakimś duszeniem albo skrętowym. Po tej pierwszej rundzie pomyślałeś o przewalił 100 koła? Nie, w ogóle nie myślałem, w ogóle przed pierwszą, po drugiej rundzie myślałem, że... Dobrze było. Dzięki, Marteczka, no trochę tak, kurwa. Po tej drugiej rundzie, nie, przed drugą rundą to myślałem, żeby go upierdolić w stójce, jakby, kurwa, tylko myślałem, że go zajebie, kurwa, w tej stójce i tyle. Gdyby ta walka trwała 5 rund, to myślisz, żebyś to wygrał? Nie, no to na pewno, jakby, wiesz, tylko nie wiem, czy mój łeb by nie eksplodował, wiesz, ale śmieszne, to śmieszna walka w ogóle. Co dalej dla ciebie? Teraz płytę wydaję, zapraszam na swoją płytkę, a potem, no nie wiem, mam nadzieję, że jeżeli jeszcze mi dadzą jakąś jedną walkę, będzie fajnie. No, myślę, że na pewno. To może rewanż warto zrobić, czy to nie ma sensu? Ja zapraszam, jeżeli Ferrari będzie chętny, no to zapraszam, ale wiem, że też ma swoje plany, więc ja mu się nie wpierdalam, skromnie poczekam. Tym razem byś tak wjechał mocno w stójce właśnie w niego? Kurwa, drugi raz bym to zrobił. No dobra, elegancko, ode mnie to wszystko, wielkie dzięki. Dzięki wielkie. Do zobaczenia, wpadajcie na kanał. Dzięki.